bezdomnymi to jest o tyle problem, że na zimę przyjeżdżają w stanę z Ukrainy. Do Krakowa. A na lato wyjeżdżają. Tak. Pan Jaśkowiec, potem pan Częściej, a ja czekam, że się no, udało się, dostałem się do głosu, chciałem się aż poprzeć o Czesło. Natomiast wszystkim bardzo mi się nie podobała wypowiedź pana Dziewitka. Nie ukrywam, że teza, która jest przez pana lansowana, wkrótce jest po naszym spotkaniu, że radni dążą do określonych terminów z punktu widzenia politycznego, jest tezą pustą. Nie można mówić, że radni opierają się tylko na zdaniu innych radnych, ponieważ dyskusja nad terminami wynika ze zdaniem tych, którzy będą te zadania realizować, tak? Czyli wydziałów i jednostek realizujących, które mają problem z 30 października czy 30 września. Bo to wyraźnie powiedziane. Po drugie, my faktycznie jako praktycy samorządu uważamy, że najlepiej przekonać jest mieszkańców do jakiegoś projektu, pokazując im konkretne efekty, tak? Efekty ich zaangażowania, ich przyjścia na spotkanie, zgłoszenia projektu. I to jest najlepsze, no, dlatego nie ukrywamy, że te terminy powinny być krótkie. Z drugiej strony ja też zauważyłem, co mnie z kolei bardzo martwi, to że państwo tak naprawdę, pan zresztą to powiedział na pierwszym zespole roboczym, nie wiem czy ten fragment został umieszczony na nagraniu, uważa, że jedną z głównych przeszkód nad tymi terminami czerwcowymi jest brak możliwości zorganizowania otwartego konkursu ofert. Ja rozumiem, że w ramach tego konkursu ofert zostały rozdysponowane środki finansowe na tak zwane wydatki operacyjne i to zostawię bez komentarza. Jeżeli mieszkańcy mają, czy pytanie do tych osób, które uważają, że dwa terminy powinny być tych głosowań, to proszę powiedzieć, jak mieszkańcy mają rozróżnić, jakie zadania będą dzielnicowe, a jakie miejskie? Ja rozumiem, że jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Krakowa mają wiedzę na temat kompetencji dzielnicy. Ja w takim przekonaniu szczerze wątpię. I nie wierzę w to, że mieszkańcy rozumieją ideę zadań powierzonych, zadań priorytetowych, kompetencji przekazanych, powierzonych dzielnicom i potrafią to rozróżnić. W związku z tym ja chcę się dowiedzieć o tych osób, które uważają, że głosowania trzeba i cały proces rozdzielić. Jak to zrobić, aby mieszkańcy taką wiedzę posiadali, jak przekonać, znaczy jak nauczyć ich rozróżniać tego. Moim zdaniem jest to niemożliwe, ale być może się mylę. Po drugie, jeżeli nie uda się tego zrobić, to jest kolejne pytanie. Co z zadaniami, które będą ogólnomiejskimi zgłoszonymi przez mieszkańców w trakcie głosowania dzielnicowego? Czy ja rozumiem, że te zadania, które może będą bardzo fajne i pozytywne, wrzucimy do kosza, tak? Co z zadaniami dotyczącymi danej dzielnicy, które pewnie się pojawią przy okazji głosowania miejskiego? Rozumiem, że te zadania też wrzucimy do kosza. W związku z tym ja naprawdę po głębokiej analizie, tutaj akurat się przychylam do zdania organizacji pozarządowych, że te głosowania powinny być przeprowadzone jednolicie, aby nie wprowadzać chaosu. Teraz co do samych etapów realizowania. No to notorycznie państwo powtarzają, że mają państwo jakiś harmonogram etapów, że musi być promocja i spotkania. Ja się pytam, dlaczego promocję ze spotkaniami nie można połączyć w jednym miesiącu. Jest promocja, idą na przykład spoty w miejskich autobusach i tramwajach, równolegle odbywają się spotkania. To jest bardziej efektywne rozwiązanie niż używanie sztucznego harmonogramu, że na przykład od 30 kwietnia będziemy mieli promocję, a od 30 kwietnia zaczną się spotkania. Moim zdaniem lepiej zrobić promocję spotkania w jednym miesiącu i ten proces nam się skróca. Także generalnie nie wiem, znaczy ja osobiście nie jestem przywiązany do, tak jak zresztą deklarowałem, do tych wszystkich terminów. Uważam jednak, że z punktu widzenia praktycznego lepiej byłoby to zamknąć w czerwcu. Natomiast jeżeli państwo się ubierali, to zrobimy to we wrześniu. Natomiast efekty będą takie, że będą wskazane zadania. Mieszkańcy nam znowu powiedzą, naciągnęli nas, zabrali nam czas, myśmy wskazali, tego nie ma. A to, że to powstanie za rok, to za rok powie nowa władza, która przyjdzie do Rady Miasta Krakowa. Kurczę, no zrobiliśmy to, bo tamci nie potrafili. No my też takiego założenia wychodzimy, więc trudno być. Ja uważam, że jeżeli chcemy przekonać Krakowian do jakiegoś projektu, jeszcze raz to powtórzę, to powinniśmy stworzyć taki system, który będzie jak najszybciej pokazywał konkretne efekty zaangażowania mieszkańców. Też mieszkańcy są bardzo praktyczni i bardzo trudno jest do nich dotrzeć, co wszyscy wiemy. Dziękuję, pan, uważaj pan.
Ja myślę, że na przykład na Filipiaka urzędy nam wprowadzi. Natomiast długo tutaj powstał, to wskazuje, że cele są zupełnie inne. Edukacyjne i pragmatyczne próbowania w praktyce koncepcji budynku. Dla mnie przynajmniej się wykluczają. I jeżeli chcemy ten budżet rzeczywiście wprowadzić, musimy zastanowić się nad tym, czym ono służy. Do tego też zmierzałem raz powiedzieć, że tego, żeby może pomyśleć nad typami projektu, bo to może spowodować, że jakiś wspólny grunt, tak? Ustalimy datę i oczywiście ten budżet będzie powoli rastał. Dziękuję. Teraz patrzę. Szanowni Państwo, ja troszeczkę może wrócić wstecz, bo trzeba coś pogodzić się z tym, że troszeczkę mleko rozlaliśmy. Mianowicie, skoro mamy podane już informacje do mieszkańców, że w tym roku realizujemy budżet partycypacyjny i budżet obywatelski w mieście Krakowie, to też nie możemy w tym momencie całkowicie się z tego wycofać i powiedzieć, ok, teraz wam to rozłożymy na 2 lata, w przyszłym roku wam zrealizujemy, ponieważ informacja poszła. Ja sam osobiście odebrałem już kilkanaście telefonów od mieszkańców, akurat nie głównie projektu, który wygrał u nas w pilotażu. Oni już zwarli szyki, oni już czekają. Słowo powiedziane teraz, słuchajcie, nie pomyliliśmy się, jednak przyspieszyliśmy za bardzo. Odniesie efekt też zły i trzeba o tym pamiętać. Odniosę się, kto będzie szkolił radnych. Szanowni Państwo, jesteśmy zespołem, współpracujemy, czy obrażamy się na siebie, jeśli nie przejdzie nasza koncepcja, a przejdzie kogoś innego. Wszyscy razem szkolimy, czyli Państwo, również pracownicy NGO-sów, którzy chcą się angażować w budżet partycypacyjny, szkolą radnych dzielnicowych. Wydaje mi się, to miało w domyśle. I co do sił, ja nie rozumiem za bardzo tego stwierdzenia, że jednostki miejskie mogą zrobić 4 spotkania w tygodniu. Każda dzielnica ma inspektora w dzielnicy, na przykład, który współpracuje z dzielnicą. Wierzę, że ten inspektor może zrobić w swojej dzielnicy, z którą współpracuje, co najmniej 4 spotkania. Policzmy ile jest inspektorów i damy radę. Ja jeszcze tylko co do weryfikacji przez SIKIT w pilotażu odpowiem i nie proszę tego nie brać jako krytykę. Wnioski zostały przekazane zaraz po zebraniu, a rozstrzygnięcie ich nastąpiło, tam było chyba 1,5 miesiąca, 3 miesiące, w ciągu ostatnich 3 dni. W związku z powyższym też nie budujmy jakiejś takiej bariery, że nie da się tego zrobić. Dobrze wiemy, że wiele wniosków w weryfikacji odpadnie po pierwszym przeczytaniu przez inspektora, bo już będzie wiedział, że wniosek się nie nadaje. I jeszcze raz wracam, żebyśmy sobie to uporządkowali. Zaraz rozstrzygniecie Państwo wszyscy, czy głosowanie będzie czerwiec, czy wrzesień, październik, jeśli chodzi o dzielnicę, bo rozumiem, że jeśli chodzi o budżet miejski, to większość słyszy, że zgadza się, żeby to było głosowanie jesienne. O tyle trzeba pamiętać, że my cały czas pracujemy w kontekście, co zrobimy też z budżetem w przyszłym roku, czyli rozpoczynając procedurę w 2015 czy na 2016. Zwróćmy uwagę, że w tym kontekście musimy uprościć tego. Musimy rozpatrywać to w kontekście następnych budżetów partycypacyjnych. Jeżeli w tym roku stworzymy sobie w tym czasie okresie za dużo pracy, czyli poprowadzimy to jak najdłużej w tym czasie, to nie zdążymy rozpocząć budżetu partycypacyjnego 2015-16, bo tak na dobrą sprawę my będziemy musieli na jesień już się zabrać za procedurę, tak? W sensie pracy nad tym, tak, żebyśmy do maja przyszłego roku już mogli przeprowadzić głosowanie na 2016. Proszę też o tym pamiętać. Dlatego ten rok musimy się wszyscy zewrzeć szyki. Nie przekomarzajmy się, czy to jest z przyczyn takich czy innych, ktoś promuje swój powrót. Stało się to już, szanowni Państwo. Spróbujmy znaleźć kompromis, spróbujmy to rozwiązać tak, żebyśmy to zrobili jak najlepiej i tak, żebyśmy przyszły rok faktycznie już unormowali tą procedurę i wystartowali z nią w taki sposób, jak już będzie na wszystkie następne lata. Dziękuję. Chciałem to wyjaśnić jeszcze tylko tą różnicę z tymi głosowaniami, bo cała procedura dzielnicowego i miejskiego miałaby iść razem do zbierania projektów pewnie. Natomiast głosowanie było między
później. Tam są większe projekty, ale być może trzeba byłoby je dłużej weryfikować. Być może część byłaby takich, które byłyby realizowane do 3 roku kolejnych. I pozwoliłoby to też rozłożyć ilość projektów, które są do weryfikacji. Mamy dwa różne terminy głosowe. I to są niewątpliwie plusy. Ja też mam taką obserwację, że temperatura coraz bardziej rośnie, a tak naprawdę godzin zgody jest stosunkowo mała. Bo prawo do miasta w dzielnicy pierwszej pilota ze strony organizacji pozarządowych pokazało, że da się to zrobić w pół roku. Dzielnica pierwsza ze strony samorządowej pokazała, że się da zrobić to w pół roku. Teraz mamy spór zupełnie niepotrzebny o to, żeby to wydłużyć i tak naprawdę my się sprzeczamy o 1 miesiąc, bo wakacje wszyscy wyłączamy de facto, bo uważamy, że martwe. Pan przewodniczący Dziewitek też mówił, że ten okres był trudny do współpracy, do oceny wniosków i że wakacje się tak jak z pilotażu od tej strony technicznej trochę te wakacje wypadają. Moim zdaniem jest duża szansa w momencie, gdy zaczniemy już pracować nad organizacją, przygotowaniem materiałów, a nie nad dyskusją, jak to zrobić, kiedy. Rzeczywiście to się może udać w pół roku. Przy czym trzeba pamiętać, jak któryś z panów tam powiedział w drugiej stronie, że zadania są to na pewno inwestycyjne i miejskie na rok 2014 też na pewno inwestycyjne. I założenie naprawdę myślę, że niepotrzebnie się przeczytamy. Dziękuję pan Dziewitek. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Pani. Nie sprzeczamy się, panie przewodniczący, o miesiąc. Nie sprzeczamy się o termin. W ogóle się nie sprzeczamy. Tylko argumentujemy. Przed chwilą argumentował Piotr Marczyk. Dodawał wam, szanowni radni, dodawał wam miesiące. Jeden do drugiego, drugi do trzeciego, pokazując proces. Pan przewodniczący, przepraszam, pan radny Jaśkowiec powiedział, że jesteście państwo praktykami samorządu i tu się chyba rozchodzimy, ponieważ my jesteśmy praktykami projektów, a budżet partycypacyjny w tym wykonaniu jest projektem, więc my myślimy projekty, my myślimy harmonogramy, myślimy i też dziękuję za przypomnienie, bo to już Ania Pasieka jakiś czas temu mówiła i dziękuję za to przypomnienie Michałowi jeszcze raz dzisiaj, że tak naprawdę musimy się zastanowić, jakie są cele, tak? I do końca jestem zdania, do tego momentu jestem zdania, że te cele mamy rozbieżne. Że inny cel przyświeca radnym, którzy rzeczywiście widzą tą kwotę do wydania w tym roku. I panie i szczęsny inspektorzy z GIT-u to nie są moderatorzy spotkań, chyba że akurat hobbystycznie tacy się tam również znajdują i nie da się tego zrobić inspektorami z GIT-u. Pan Jaśkowiec sugeruje, że wydłużanie, ja już słyszałem takie sugestie, bardzo, bardzo przykre i tak naprawdę tak naprawdę niesprawiedliwe, bo takie sugestie już słyszałem i te sugestie trzeba wypowiedzieć głośno, tak, że państwo sugerujecie, że wydłużanie procesu przez organizację i stronę pozarządowo społeczną służy temu, że strona pozarządowa społeczna chce się zgłosić do konkursu, tak? Bo pan to zostawił bez komentarza, panie radny. To proszę to skomentować, bo bardzo chętnie ja słucham tego komentarza. No ale nie chciał, bym pozostawił bez komentarza, ja proszę o komentarz. A efekty, to najważniejszy punkt tej rozmowy. Państwo mówicie i zgadzam się z tym, że warto pokazać efekty tych projektów, tak, żeby mieszkańcy nie spotykali się na darmo, żeby były efekty. Ale przecież pan dyrektor Korusiewicz powiedział, że nie są możliwe efekty, jeżeli zrobimy nawet głosowanie w czerwcu. Nie zostaną wykonane projekty inwestycyjne, jeżeli zrobimy głosowanie w czerwcu. Nie będzie efektu na stronie. Zobaczymy. Proszę. Jaką? Miękkie i zakupowe. Nie będzie efektów, więc po co mówić o efektach, skoro nie ma szansy na efekty w tym roku, więc po co trzymać się tego terminu? Oczekujecie efektów, chcecie bardzo słusznie zaangażować mieszkańców po to, żeby był wykonany efekt, żeby zobaczyli efekt swojej pracy tego, że nie na darmo przyszedł, ale nie będzie tego efektu.
bo mieszkańcy będą mogli myśleć o inwestycjach, to pokazują doświadczenia ogólnopolskie. A tego się nie da w tym roku. Znaczy ja tylko jeśli można skomentuję, to szanowni, skomentuję, znaczy oczywiście efektów inwestycyjnych nie będzie, bo one mają określone ceny, ale efektów miękkich, nawet nakładek asfaltowych, czy jakichś przedsięwzięć, które nie wymagają pozwolenia budowlanego, RDOŚ i tak dalej, mogą być bardzo szybko zrobione, bo tak naprawdę przetargi przeprowadzone w wakacje, albo nawet w ramach utrzymania tych kwot utrzymaniowych, mogą być zrobione. Więc moim zdaniem tutaj na pewno część zadań będzie, na tym polegało to niezrozumienie, że nie będzie efektów inwestycyjnych, bo one wymagają czasu, natomiast efekty zadań bieżących będą. Ale przepraszam, bo przerwałem ci to, żeby ta sprawa dalej nie szła. Raczej pan przewodniczący dokończył. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Tak, przepraszam. Chciałabym też tak zasygnalizować swoje zdanie na temat takiego podziału, jaki się tutaj bardzo jasno zarysował. Jeśli to może wątpię przeciwko takiemu dzieleniu się na państwa radnych, stronę społeczną. Wydaje mi się, że to po prostu strasznie determinuje naszą dyskusję, tak? Dlatego chciałabym, żebyśmy się koncentrowali na celu. Jaki cel przyświeca wdrażaniu, nasz wspólny cel wdrażania budżetu partycypacyjnego. Ja to nas łączy, ale na to nas, co nas dzieli. I kompletnie nie interesują mnie interesy polityczne poszczególnych osób, czy jakieś interesy indywidualne, czy osobiste, może nas, jakie być może mamy. No każdy ma jakieś interesy, jak tutaj jest, tak? Natomiast każdy na pewno jest mieszkańcem Krakowa i z tej perspektywy też możemy ze sobą rozmawiać. Możemy myśleć o budżecie partycypacyjnym, troszcząc się o to, żeby udostępnić ten proces partycypacji mieszkańcom w taki sposób, żeby niekoniecznie wiedzieli, że uczestniczymy w wdrażaniu budżetu partycypacyjnego, bo nie musimy wiedzieć, że mówimy prawdę, proszę Państwa. To naprawdę nie o to w tym wszystkim chodzi. Co do harmonogramu, to jakby mam poczucie, że cała ta nasza dyskusja odnośnie terminów i determinowanie tymi datami, procedurami, które dla mnie są oczywiste i ja je z jednej strony szanuję, natomiast nie umiem kompletnie odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę mieć głosowanie miejskie połączone razem z dzielnicą, bo właśnie nie wiem, co, kto, jak, kiedy będzie robił. No po prostu jest to dla mnie niemożliwe, jest to po prostu sprzeczne ze sposobem mojego myślenia i pojmowania świata, tak? Rozmawiając o komunikach, więc tutaj możemy dyskutować, tak? Wszystko się na to, że Państwo zrobić. Nie zawieszając się na tym, na jakości tego procesu. Strasznie mnie to irytuje. Chciałabym w końcu zacząć rozmawiać merytorycznie o tym, co jest do zrobienia i kto co ma robić, tak? Dziękuję. Dziękuję Pani Anto. Jeszcze zanim Pani Anto, znaczy ja myślę, że różnica między myśleniem, które tutaj jest prezentowane, jest takie, że jedno jest, że Państwu zależy na procesie, natomiast jest część pokazania pewnych efektów, ponieważ sam proces, jeżeli nie ma efektów, jest trochę działaniem jałowym. No przepraszam bardzo. I ja przepraszam, nie chciałem wywoływać dyskusji, natomiast chciałem jakby wytłumaczyć, na czym polega ta istota różnicy, bo z tej rozmowy czy z tej dyskusji ona tutaj ewidentnie wychodzi. I ja proponuję jakby tak metodycznie podejść, bo jesteśmy w 1,5 godziny, za chwilę będziemy to musieli kończyć. Natomiast chciałbym, żebyśmy jakoś to spuentowali, ja zaproponuję jakąś puentę, przynajmniej nie głosowanie, bo nie jesteśmy w całości. I po trzecie ustalenie sobie następnych terminów i spraw, bo termin uchwały jest drugie czytanie 19, zgłaszanie poprawek do 14, więc trochę jeszcze czasu mamy, natomiast my ten czas musimy zrobić i my tu musimy ustalić główne rzeczy, szkielet tych rzeczy, więc te terminy są istotne, bo w zależności od tego to inaczej będzie wyglądać. Pani Jantos, potem Pani. Ja odnośnie sprawy. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o dychotomię pod tytułem, nie będziemy mówili, wiecie doskonale o tym, że była jedno z pierwszych spotkań dotyczących budżetu partycypacyjnego i wtedy ta dychotomia istniała, a później cały czas miałam nadzieję, mam, że ona się rozpłynęła, bo są ci z nas, którzy naprawdę chcą do tego doprowadzić. I kiedy mówimy o sprawach obrażania się i tak dalej, no to ja już mówiłam w wielu miejscach, że po prostu chodzi nam o to, żebyśmy rozprawę zaczęli. Jeżeli się zacznie rytm myślenia w ten sposób o budżecie, że istnieje możliwość budżetu partycypacyjnego, wciągnięcia obywateli do tym, żeby oni myśleli w tych kategoriach, to następna władza, która
przyjdzie, będzie w jakiś sposób do tego zobligowana. To jest jedna sprawa. Druga, ze względu na mój entuzjazm do całej sprawy, walczyłam o to, żeby te pieniądze były za przygotowane w tym roku na sprawę budżetu partycypacyjnego i czuję się dyskomfortowo, ponieważ ja to zadbałam, to jest proces myślenia, ponieważ my myślimy w ogóle w kategoriach harmonogramu. My musimy myśleć o finansach w ten sposób, że będziemy zajmowani pieniądze, bukowali, obiecywali, że one będą i są wpisane do budżetu i tak dalej. Szanowni Państwo, musicie też w pewnych innych kategoriach, że patrzymy w jakiś sposób, co to jest budżet edukacyjny, budżet partycypacyjny czy obywatelski i będziemy edukować społeczeństwo, ale myślimy w innych kategoriach, że trzeba przytrzymać te pieniądze w budżecie. Nawiasem mówiąc, nie wiadomo, tutaj trzeba się zapytać też organu stanowiącego, który będzie mówił na tym, czy możemy zabezpieczyć pieniądze w budżet obywatelski w następnych budżetach. Jakieś inne miasta to robią, trzeba się tego nauczyć, w jaki sposób to możemy zrobić. Jeżeli one będą w rezerwie, to być może ktoś kiedyś po prostu, jakikolwiek inny radny do tej rezerwy może sięgnąć, wtedy już przestanie to być pieniądz przeznaczony na budżet obywatelski. Szanowni Państwo, my myślimy w kategoriach nie tylko idei, ale realizacji, ponieważ tego nas nauczyło życie i zarządzanie tym miastem w kategoriach realizacji. W związku z tym, Szanowni Państwo, tak to jest i dlatego nie myślimy tu w sprawach oni, my i tak dalej, tylko w jaki sposób to zrealizować, a to, że my z tej strony pytamy się, jaki harmonogram jest potrzebny, to jest o tyle ważna sprawa, że on musi być zaplanowany. Nie można zarządzać miastem bez zaplanowanych terminów. No to jest, wydaje mi się, że są nie miastem. Jakąkolwiek działalnością człowiek realizuje, budując ją na czasie, który jest do wypełnienia zadaniami. Dziękuję Pani. Ja to chciałam odnieść się do efektów i do rozwiązań, które Pan Przewodniczący się tutaj mówił. Dla mnie efektem, myśląc procesowo o budowaniu kapitału społecznego, jest zmiana postaw. Nie chodzi, nie śmieci w której części dzielnicy, nie święto ulicy, tylko po prostu zmiana postaw obywateli. To jest dla mnie coś, co mnie interesuje. I ja idąc do mojej dzielnicy, o którą się bardzo obawiam, obawiam się, jak tam będą prowadzone spotkania, czy zostanę wysłuchana, czy nie będę ignorowana przez osobę, która jednego radnego czy drugiego radnego, który, z którym miałam okazję rozmawiać. To są moje obawy, tak? Ogromnie cieszy mnie entuzjazm czterech dzielnic, które mają doświadczenie w realizacji projektu i rozumiem Państwa dążenie do tego, żeby jednak ruszyć z potrzeba. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest jeszcze 14 innych dzielnic, w tym czasie po prostu. Dziękuję Pan Radny, przepraszam Pan Radny Smok. Przepraszam Pani, ja już nie udzieliłem głosu. Pan Radny Smok. Ja chciałem powiedzieć, że na pewno ten budżet partycypacyjny, a przede wszystkim ośrodki finansowe, zabiegały organizacje pozarządowe, zabiegały rady dzielnic, które w tym programie pilotażowym uczestniczyły i no, grupa radnych jest, tak? Skoro udało się i należy to traktować jako sukces, że te pieniądze zostały ostatecznie wpisane do budżetu miasta, na budżet partycypacyjny dzielnic, jak również na budżet partycypacyjny całego miasta, to nam jako radnym miasta zależy na tym, żeby te środki zostały wydatkowane w tym roku z sukcesem. To jest jedna rzecz. Ja myślę, że ten budżet partycypacyjny należałoby nazwać jako budżet partycypacyjny przejściowy, tak naprawdę. Dlaczego przejściowy? Dlatego, że no, jest po raz pierwszy, że tak powiem, realizowany na poziomie miasta. No i dla większości dzielnic też po raz pierwszy realizowany w tym roku. I wydaje mi się, że powinniśmy dojść do konsensusu takiego, że jednak ten termin czerwcowy jest realnie do dotrzymania i zrealizowania. Oczywiście będzie nas to dużo kosztować wysiłku, zarówno radnych, zarówno organizacje pozarządowe, jak i myślę wszystkie jednostki miejskie, ale to jest do zrobienia. Moja propozycja jest taka, bo musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to jest projekty, które można zrealizować jeszcze w tym roku kalendarzowym, w tym roku budżetowym i rozliczyć te środki finansowe. I to będą projekty miękkie lub nawet inwestycyjne, które jesteśmy w stanie zrealizować w tym roku. I to tak jak było tu mówione, może to być remont chodnika,
bo mieszkańcy zgłoszą taki projekt i my go zrealizujemy. Ale też będą zgłaszane projekty do realizacji z cyklu dwuletnich i trzyletnich. Ja na przykład nie widzę jakiegoś konfliktu. Mieszkańcy mogą zgłaszać na poziomie dzielnic projekty jednoroczne, powiedzmy w cyklu, realizacji cyklu dwuletnim i tak samo na poziomie miasta. I teraz do czego zmierzam? Wygrają najlepsze i projekty jednoroczne skonsumują środki finansowe tegoroczne, natomiast wybrane projekty, które wygrają w cyklu dwuletnim, będą miały realizację w cyklu dwuletnim 2015, czyli projekty uzgodnienia inne historie, a realizacja 2016. A równolegle pracujemy w tym momencie nad projektem, nad tymi wszystkimi procedurami na rok 2015, gdzie już być może z gotowymi projektami w styczniu, konsultacje, cała reklama i tak dalej, luty, marzec, no cały rok mamy na wyłonienie projektu na rok 2016, 2017 w cyklu dwuletnim. Już zapominamy, można powiedzieć, że dorocznie. No ale to, tak jak mówię, ja tu nie widzę zagrożeń. Bo jeszcze jedno chcę powiedzieć, no prawda jest też taka, że przyjdą ci mieszkańcy na spotkania, choćbyśmy do każdej skrzynki wrzucili zaproszenie, bo tak robiliśmy w naszej dzielnicy. Osobiście wrzucałem do skrzynek zaproszenia i plakaty były rozwieszane. Przyjdą ci mieszkańcy, którzy mają problem lub jakiś pomysł. Nie spodziewajmy się, że będą tłumy walić, bo tylko przyjdą ci, którzy mają problem do rozwiązania czy coś do zaproponowania. Dziękuję panu za pani. Tak, ja bardzo krótko. Ja się zgadzam, że to może być różne te terminy, ale to, co pan powiedział, trochę zabrzmiało tak skomplikowanie, że ja nie wiem, czy to jakby mieszkańcy, mieszkanki byliby w stanie to pojąć właśnie, że tutaj na projekt na to, tutaj na ten rok, na tamten. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jakby moje przekonanie do budżetu partycypacyjnego wynika stąd, że ja uważam, to jest podparte badaniami w różnych miejscach, w różnych krajach, w różnych miastach, że ludzie, żeby działać, to muszą mieć to poczucie sprawstwa. I ja uważam, że rzeczywiście to nie chodzi też o edukację, takie, że my będziemy najpierw edukować, a później to robić, tylko właśnie ludzie muszą widzieć to, że to poczucie sprawstwa mają, czyli to, że oni muszą od razu wchodzić w proces, ale też muszą widzieć rezultaty tych działań i jakby w ten sposób to zachęca ich do partycypacji. Ja bym tutaj się obawiała dwóch rzeczy. Pierwsza kwestia jest taka, że tutaj z podsumowania spotkania grupy roboczej wynikało, że jakby są te dyskusje, z tego co pan też powiedział, są te dyskusje, żeby ten budżet był robiony w cyklu dwuletnim, czyli w 2015, tak, na początku, w pierwszej połowie roku, pracujemy nad budżetem na 2016. Taka wstępnie jest ustalenie. No i myślę, że to jest super, tylko że trzeba w takim razie może mieć rzeczywiście, projektując ten budżet, mieć jakby, pamiętać cały czas o tym następnym. Czyli czy to jest dobrze, że od przyszłego roku budżet będzie w cyklu dwuletnim, a teraz go wciśniemy na pół roku? Czy to nie jest tak, że ja uważam, że ważne, żeby te rezultaty były widoczne, ale z drugiej strony, czy to nie spowoduje jakiegoś trochę chaosu? Że ludzie za rok, na przykład w maju, będą się pytali, czy pod koniec roku te projekty zostaną zrealizowane? Ja myślę, że jeżeli mamy w myśleniu już to, że ten projekt będzie w cyklu dwuletnim, to myślę, że naprawdę ta realizacja częściowa w tym roku może spowodować chaos w następnym. A też jeśli chodzi o podliczenie tych tygodni, to tak jak pan radny sugerował, ja w sumie nałożyłam, bo ktoś z państwa, promocję na szkolenia radnych i na częściowe, znaczy na muszą być szkolenia radnych, później spotkania z mieszkańcami i promocja i mniej tak wychodzi tych tygodni 16 przy najmniejszym skróceniu tego. Więc ja bym się bardziej... to jest 2 plus powiedzmy 6 na spotkanie składanie wniosków, 4-6 weryfikacja i przynajmniej 2-3 tygodnie, jak tutaj rozmawiać, minimum 3 tygodnie na promocję tych już projektów zweryfikowanych, to wychodzi po prostu przynajmniej 2-3 tygodnie za mało, nawet już nie 3 miesiące. Szanowni Państwo, bo jest już godzina za 15 minut, za 22. W zasadzie powinniśmy zmierzać do zamknięcia. Na razie wyrażamy swoje zdanie. Ja mam wrażenie, że my dzisiaj nie zdecydujemy niczego. Sekundkę. W związku z tym ja proponuję takie generalne rozwiązanie. Ustalić termin następnego spotkania, na którym podejmiemy decyzję co do tych podstawowych kwestii. Czyli podstawowych kwestii, czyli czy razem miejski dzielnica, o tym jakich terminach. A także zastanowimy się nad sprawą pod tytułem jednostka koordynacyjna, podstawa, regulamin, bo tutaj ta sprawa była. I akcja promocyjna. Chciałbym, żeby jeszcze w dzisiejszym
o sprawach, o których prosiliśmy, wypowiedział się pan Mateusz Płoskonka dotyczący terminarza i pan Kandelfer dotyczący promocji. Więc jeżeli państwo uważacie, że jeszcze trzeba prowadzić dyskusję w tematach dotyczących terminu, to bardzo proszę, ale potrzeba było przynajmniej te 10 minut dać panom na to, żeby mogli przedstawić swoje propozycje. Pan poseł, proszę. Tutaj jest zgadzam z panią, że w przyszłym tygodniu będzie realizacja sytuacja wyrwa.